Znajdujemy się w ogrodzie zoologicznym w Dolinie Charlotte, a moim i Państwa gościem jest Jolanta Ziewiec, kierowniczka tego właśnie ogrodu zoologicznego. Dzień dobry, pani kierownik. Pusto tutaj, choć zwierząt bardzo dużo, ale nikt z odwiedzających wejść wciąż jeszcze nie może. Zgadza się. Jeszcze jesteśmy na tym etapie, że nie wiemy, kiedy będziemy otwarci, aczkolwiek musimy funkcjonować jak zwykle, bo zwierzęta nie mają świąt, nie mają jakichś obostrzeń, jeżeli chodzi o karmienia i funkcjonowanie. My pracujemy normalnie. To bardzo trudna sytuacja, bardzo trudny czas, bo nie ma gości, nie ma pieniędzy, a koszty są. Zgadza się. Z tym musi się zmierzyć każdy ogród w Polsce, czy w tej chwili na świecie. Część ogrodów, która funkcjonuje jakby sama i samofinansuje się, jest w tej gorszej sytuacji niż te państwowe ogrody. No ale staramy sobie jakoś poradzić tej sytuacji. Zwierzętom nic nie brakuje w tej chwili. Dostają karmy, które dostawały, bo są to często takie karmy bardziej specjalistyczne, bardziej droższe, z tego względu, że jest to część zwierząt egzotycznych. No ale jeszcze sobie radzimy. Mm-hmm. Za nami, za panią zwierzęta, które można zobaczyć, niektóre aż krzyczą, tak jak te ary niedaleko nas, same nawołują niemal ludzi. Zwierzęta też odczuwają nienormalność tej sytuacji, która trwa od kilku tygodni? Tak, myślę, że część zwierząt tak. Może jest pewna grupa zwierząt, którym jest obojętna, może obecność człowieka, a nawet nie zauważają tego. Natomiast jest duża grupa zwierząt, która lubi zwiedzających, lubi wchodzić w interakcje z tymi zwiedzającymi i im na pewno tego brakuje, bo to widać, jak my przechodzimy nawet teraz tutaj, one same pragną tego kontaktu, same przychodzą, same się domagają. Dzik odprowadził nas wzrokiem do tego miejsca, w którym jesteśmy. Wielbłądy przyszły, żeby się przywitać, małpy skaczą niedościgle, a ary krzyczą bez przerwy na nas. Zgadza się. Szukają kontaktu z człowiekiem. Czy zamknięcie ogrodu dla odwiedzających oznacza, że kondycja jest taka, że trzeba pomyśleć nad na przykład ograniczeniem liczby zwierząt? Czy jest niebezpieczeństwo, że ogród będzie się pozbywał zwierząt, żeby mieć pieniądze na wykarmienie innych? Mogę się wypowiadać w naszym tylko imieniu. Na tą chwilę jesteśmy, że tak powiem, przygotowani na to, żeby móc te zwierzęta utrzymywać. Jak długo jeszcze? No miejmy nadzieję, że ta perspektywa otwarcia ogrodów nastąpi już wkrótce, bo nie ukrywamy, że te koszty utrzymania tych zwierząt są dość wysokie, tak? Bo to są kwestie, tak jak mówiłam, specjalistycznych karm, obsługi tych zwierząt, obsługi weterynaryjnej i to wiąże się z dużymi kosztami. Czy gdy już będzie ogród zoologiczny otwarty, te wpływy z biletów z odwiedzających osób, one będą pokrywały te koszty, które Państwo mają, koszty stałe? Na daną chwilę wszyscy się zastanawiamy, jaka będzie frekwencja ogrodu w stosunku do lat poprzednich. I tak jak mówiłam, to zastanawiamy się tu wszyscy w kraju nad tym, bo na pewno ta frekwencja będzie zdecydowanie niższa. Przynajmniej na początku. O tej porze roku powinny być grupy dzieci, grupy szkolne. Nie prowadzimy teraz w tej chwili ani lekcji dla dzieci, ani biologii, ani wszystko jest zamknięte, także zobaczymy. A ile zwierząt tutaj czeka na odwiedzających? Ile zwierząt i ile gatunków? Przedstawicieli ilu gatunków? Ponad 200 zwierząt i ponad 50 gatunków. Ta liczba to jest taka ruchoma, ale to powiedzmy w granicach kilku gatunków się zmienia czasami, bo czekamy w tej chwili też na nowe zwierzęta, których nie możemy przywieźć ze względu na panującą epidemię i jesteśmy wstrzymani. Tak? A na kogo czekacie? Czekamy na siki wietnamskie. Co to jest? To jest taki jeleń wietnamski, który tak naprawdę już wyginął w naturalnym środowisku? Tak, ale jeszcze w ogrodach jest hodowany, jest objęty programem hodowlanym ESB, IEP. Czekamy też na papugi. Na nie tak głośne jak te? Mniejsze od tych, tak. Na kapibarę, na samca dla naszej samicy, no ale w danej chwili zostało nam tylko czekać po prostu. Bo... Ale ten czas zamrożenia odwiedzin jest też czasem inwestycji, bo przy wejściu widziałem ekipę, która buduje
No właśnie, co buduje? O co się powiększa ogród zoologiczny? Które, do których będą mogli Państwo wejść i nawiązać bliższy kontakt z tymi zwierzętami. Myślę, że to tak naprawdę jeszcze wyjdzie. No na pewno to będą ptaki, na pewno to będą papugi. W drugiej wolierze jeszcze zobaczymy, bo tak naprawdę w momencie, kiedy my wpuszczamy zwierzęta, to musimy się przekonać, jak one będą reagowały na ludzi. Czy będzie to dla nich bezpieczne, czy będzie to dla ludzi bezpieczne. Wobec czego zobaczymy, jak to wyjdzie. No to jeszcze jest w formie jakiejś... na razie plany. Tak, inwestycji. Natomiast... myślę, że być może uda się to jak najbardziej jeszcze zrobić. Przed wakacjami? Być może tak. Mhm. Zwierzęta czekają na odwiedzających. Zgadza się. A pani czeka na zniesienie tych obostrzeń? Oczywiście też czekamy, dbamy o to, pracujemy w tej chwili rotacyjnie, dbamy o to, żeby się po prostu też nie pozarażać, żebyśmy mogli tu funkcjonować, bo tak naprawdę ciężko osoby, które byłyby nas w tej chwili w stanie zastąpić, tak? Każdy ma, ogród ma swoją załogę i musi o nią dbać z tego względu, że jest to tak specyficzna praca, że nikt nas, tak, że tak powiem w cudzysłowie, z ulicy nie będzie w stanie zastąpić. To Ary zapraszają mieszkańców regionu do tego, by ich odwiedzili. Bardzo pani dziękuję za rozmowę, a my gościmy wśród zwierząt, które mieszkają w ogrodzie zoologicznym w Dolinie Charlotte i wśród pracowników, którzy się nimi zajmują. Bardzo dziękuję za rozmowę.